Znajdujemy się w Domu Przyrodnika, gdzie odbywa się wernisaż wystawy zatytułowanej Kapsuły Życia. Autorką wystawy jest Ina Dmytarczuk, która fotografuje rośliny. W tym przypadku przedmiotem wystawy są nasiona roślin w bardzo dużym zbliżeniu. Kapsuły Życia to wystawa, która pokazuje niezwykłe formy roślin. Roślin znanych takich jak nagietek czy chociażby mniszek, ale również mniej znanych takich jak na przykład farbownik czy sporek. Ina, powiedz nam, skąd wzięła się twoja fascynacja nasionami? Właściwie od dzieciństwa interesowała mnie przyroda. To zawsze było właśnie pod wpływem dziadków, zwłaszcza babci. Chodziliśmy do lasu i po prostu obserwowałam je. I w pewnym momencie, kiedy przyszła fotografia do mojego życia, połączyłam te dwie pasje, właśnie rośliny i fotografię, i chciałam właśnie coś stworzyć nowego. Ogólnie się uczyłam też ziołolecznictwa i potrzebowałam materiałów edukacyjnych, właśnie tworzę tablice botaniczne i jako część, element tych tablic są nasiona. I właśnie fotografując nasiona odkryłam, że są niezwykłe formy i postanowiłam stworzyć odrębną wystawę, pokazać te formy i jeszcze bardziej się zagłębiłam w ten temat. Jak się zagłębiłam, to po prostu przepadłam. No i właśnie zaczęłam czytać, obserwować jeszcze więcej. Wielu problemów technicznych z tego powodu wyszło, że nie mogłam ich kupić, ponieważ były uszkodzone struktury, więc aby pokazać te struktury, musiałam je zbierać osobiście. Potem właśnie nawiązywałam współpracę z ogrodami botanicznymi i botanikami, którzy znali się na gatunkach i mogli mi dokładnie zebrać ten określony gatunek dobrze rozpoznany. I gdy moja kolekcja stała się dość duża, postanowiłam to pokazać, nie trzymać w szufladzie, pokazać i podejść w ten sposób, żeby ludzie zobaczyli, że nasiona nie są tylko typowym materiałem nasiennym, tylko mogą tworzyć inspirujące, na przykład dla rzeźbiarzy, dla różnego rodzaju artystów, albo po prostu zwykłego człowieka jako formy, po prostu jako album zwykły, struktury, które jednocześnie mają swoją własną historię. I dzisiaj właśnie chciałabym powiedzieć właśnie w prelekcji na temat tej historii roślin. Czyli na podstawie nasion, co nam opowiadają rośliny o sobie. Na podstawie tylko ich wyglądu, co możemy odkryć. Dla portalu OX.pl Joanna Świba.